15 sierpnia od wielu lat w gminie Moszczenica jest świętem plonów i wyrazem podziękowania dla rolników za ich ciężką pracę. Tak też było i tego roku podczas dożynek gminnych 2015, które odbyły się w Moszczenicy. Rozpoczęte zostały tradycyjnie od przejazdu korowodu dożynkowego. Następnie w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Szkapleżnej w Moszczenicy odprawiona została msza święta, na której poświęcone zostały wieńce dożynkowe. Mszę koncelebrowali ksiądz proboszcz Tadeusz Machał i kapelan ze Staszkówki ksiądz Krzysztof Jarmuła. Dalsza część dożynkowych uroczystości miała miejsce na kompleksie boisk sportowych w Moszczenicy. Część obrzędową rozpoczęła prowadząca Anna Konopka i wójt gminy Jerzy Wałęga, po czym odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych. Wieńce tego roku przygotowali sołectwo Moszczenica, koło gospodyń wiejskich ze Staszkówki, sołectwo Staszkówka, koło gospodyń wiejskich z Moszczenicy oraz chór Małopolanie z Moszczenicy. Rozstrzygnięto także konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy, który wygrał chór Małopolanie. Kolejnym punktem dożynek były pokazy zespołu tanecznego, koncert zespołu Rompej. Nie zabrakło także stoisk gastronomicznych, dmuchanych zjeżdżalni i zabawy tanecznej, która zakończyła sobotnią imprezę.